Z okazji Dnia Dziecka w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się wesoła impreza połączona z koncertem Majki Jeżowskiej. My postanowiliśmy skorzystać z tej okazji i zapytać dzieci o różne aktualne sprawy oraz o ich marzenia. Ja marzę bardzo mocno, jeden raz bardzo mocno odpocząć z rodziny i śpiewać jakiekolwiek piosenki. Chcę być zawsze zdrowy i w przyszłości chciałabym zostać bogata. A ty, powiedz nam? Ja chcę 100 milionów euro. Ja chcę, żeby wszystkie ludzie byli zdrowi, nigdy nie robili złe rzeczy i żeby zawsze nie bili się i byli zdrowi. Chciałabym mieszkać w Polsce. A w którym mieście? W Augustowie. W Augustowie? A dlaczego tam? No bo ja już byłam tam i tam bardzo ładnie. A ja bym chciała, żeby wszystkie języki były dobre i zawsze państwo jeszcze były dobre i nie wyzywali złego. Być bardzo bogata. Bogata? Tak. Co będziesz robiła z tym furą pieniędzy, którą będziesz miała? Będę rozdawała niektórym biednym ludziom, będę kupowała sobie dobre rzeczy i wszystko. A gdzie byś chciała mieszkać? W Paryżu. W Paryżu? A dlaczego tam? Bo tam jest bardzo ładnie i bardzo fajnie. Tam są różne miasta i mnie tam podoba się. W Warszawie też bardzo fajnie i w Francji też bardzo fajnie, ale ja nie wiem, co wybrać. Kim chciałabyś być, gdy dorośniesz? Chciałabym zostać lekarzem, żeby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. A jak chcę stać dentystą, żeby leczyć zęby? A ty? Ja chcę być masażystką, żeby byliby wszystkie zdrowe plecy. Ja chcę pływać prędko i zabijać gole w pływaniu. Ja bym chciała być piłkarzem. A w jakim klubie chciałabyś grać? W Barcelonie. A może w jakimś litewskim albo polskim? Nie. Światowe kluce masz mi oglądać? Będą głosować, żeby ja będę krzyczeć Polska, Polska. Będziecie kibicowały? Tak. A jak będziecie kibicowały? Ja będę artystką. Cała Polska najlepsza. Ja chcę być piłkarzem. Ja chcę stać prezydentem. Prezydentem? Tak. Będziesz zastępować Dalię Grybauskaitę? Tak. A co robi prezydent? Tak. Co? Tylko siedzi. Prezydent. Prezydenta? Co byś zrobił jako prezydent? Zrobiłby tak, żeby alkoholu nigdy nie było. Jeszcze zrobiłby, żeby zawsze było by dobrze, ładnie i żeby ludzie byli zdrowi, szczęśliwi i mili. Co trzeba zrobić, żeby tak było? Trzeba dobrze zachowywać, trzeba dobrze wszystko robić. A jak zmusić ludzi, żeby tak się zachowywali? Wszyscy ludzie. Dać im 1000 euro. Gaga. A co robi premier? Pracuje. Ale jak? Uchrania prezydenta. A co, przed jakimś konkretnym zagrożeniem? Tak. A przed jakim? Kradnie ktoś dom, na przykład. Chciałam zostać popularną muzykantką. Chcę jak wyrosnę pracować jak Majka Jeżowska. Halo, halo, tu Majka Jeżowska. Pozdrawiam wszystkie polskie dzieci na Wileńszczyźnie z okazji Dnia Dziecka. Życzę Wam spełnienia marzeń i wszystkich małych i dużych widzów Wilnoteki. Przesyłam buziaki.